Hejka, witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj będziemy robić śledzie. Wiem, że może to jeszcze nie jest bardzo taki sezon świąteczny, bo śledzie ogólnie mi się przynajmniej kojarzą ze świętami, ale powoli można się przygotowywać. Lato się kończy, chociaż w Anglii nie za bardzo widać, bo jest przepięknie i słonecznie. Dzisiaj myślę, że było ze 30 stopni na dworzu, a już jest prawie październik. Także jest rewelacja. No dobrze, wracając do naszych śledzi, będziemy je robić taką sałatką buraczaną. Więc będziemy potrzebować śledzie. To mam takie zwykłe śledzie Matiasy, które sobie wyjąłem z oleju i je sobie zamarynujemy w takim piklu. Więc tutaj sobie zrobiłem taką mieszankę. Tu jest ocet, cukier i woda z tymiankiem i zielonym angielskim. Ziele angielskie bardzo dobrze się komponuje ze śledzikiem. Więc teraz sobie zalejemy tego śledzia tą całą taką marynatą. Tutaj mam drugą część takiej właśnie tej samej marynaty. Ją sobie zagotuję i zaleję cebulkę. Tutaj mam takie młode szalotki, które sobie pokroję w bardzo cieniutkie takie kółeczka. I tą mieszankę sobie zagotuję i zaleję je. Nasze śledzie sobie tutaj się marynują. One potrzebują posiedzieć jakieś, myślę, że ze 2 godziny. Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że to jest następna moja próba, następne moje podejście o przekonanie Kasi do buraków. Ona jest ogólnie raczej antyburaczana. Jedyne co, to lubi barszcz czerwony. Uwielbiam. A poza uwielbia barszcz czerwony, a burak w żadnej innej postaci nie idzie. Więc ja już piekłem, robiłem różne rzeczy z burakami, a one wcale nie idą w parze z Kasią. Ale dzisiaj jest następna próba, zrobimy je z chrzanem. Mówi, że z chrzanem może się uda, bo lubi chrzan. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze. Tutaj mam buraczki, takie super buraczki mi się udało dostać podłużne. W Anglii one się nazywają Cheltenham Beetroots. One smakują w zasadzie tak samo, tylko mają inny kształt. Są po prostu, mają kształt jak taka gruba marchewka. Teraz je zamarynuję i będę je serwował surowe. One są pokrojone bardzo, bardzo cieniusieńko. Po prostu obieraczką je tak poucinałem w takie cieniutkie płatki. O, kochani. Nasza pikluweczka jest gotowa, także zalewamy cebulkę. Sobie ją tutaj troszeczkę przycisnę, żeby ta marynata wszędzie weszła. Dobrze, i zostawiamy do ostygnięcia. Ok, więc buraczki skrapiamy oliwą z oliwek, raczej obficie. Dajemy sól, raczej obficie. One tylko będą zamarynowane. Nie będziemy ich gotować. One są pokrojone bardzo cieniutko, także nadadzą nam fajnej tekstury. Będą takie chrupiące. Pieprz. I ja sobie używam syrop klonowy. Możecie użyć miód albo cukier. Może wam się wydaje, że jestem trochę monotonny z tym syropem klonowym. Używam go do wszystkiego. Ale naprawdę uwierzcie mi, że on się fajnie komponuje z wieloma rzeczami. I odrobinę octu balsamiku. Teraz to wszystko sobie tak zamieszamy, żeby wszystko się ładnie zmaserowało. I sobie je odstawiamy, żeby się pomarynowały. Dobra. Ok, kochani, następny krok to będzie smażenie buraków. Tutaj mam buraki, które sobie pokroiłem w taką kostkę. Dajemy oliwę z oliwek na patelnię. Patelnia musi być bardzo, bardzo gorąca. Ok, buraki lądują na patelni. I teraz sobie je smażymy, mieszając je co chwilę. Aż będą takie średnio miękkie. Chcemy, żeby one jeszcze były chrupiące,
ale też z jednej strony lekko zmiękłe. Okej, kochani moi drodzy. Te buraki smażyłem przez jakieś 5 minut, 5-6 minut, cały czas mieszając. I teraz sobie dodam odrobinkę octu winnego do nich. W ten sposób oct powstrzyma nam jakby proces gotowania i one jakby zatrzymają się w tej postaci, jak są teraz. Dosłownie odrobinkę, powiedzmy łyżkę octu. Teraz sobie musimy go odparować. I w tej chwili ja sobie tu włożę serwetkę, żeby ono mi tego całego, żeby serwetka mi ten tłuszcz cały wciągnęła. Okej, widzicie, buraczki wyglądają pięknie. Teraz sobie musimy poczekać, aż one wystygną. Także buraki nam stygną, te buraczki nam się marynują, cebulka nam się pikluje. To samo ze śledzikami i spotykamy się za jakiś czas. Witam znowu moi drodzy. Wszystko nam już się marynowało jakieś 2 godzinki. Smażone buraczki już są przestudzone. Teraz będziemy sobie robić taki relish, taki sos z tymi burakami, który będziemy serwować ze śledzią. Oczywiście. Dobrze. Więc potrzebujemy oczywiście te buraczki. Do nich musimy dodać chrzan. Ja próbowałem ogólnie znaleźć świeży chrzan, ale niestety nie mogłem. Jeżeli taki macie, może wam gdzieś rośnie w ogrodzie, to możecie sobie taki użyć. Ja używam taki zwykły ze słoika. Dodaję taką gęstą, kwaśną śmietanę. Tu w Anglii creme fraiche, w Polsce na pewno też śmietanę o takiej konsystencji znajdziecie. Ok, skórkę z cytryny. Oraz sok z cytryny. Następnie tutaj mam młodą cebulkę posiekaną. Dodajemy sobie sól. Pieprz. Sobie wszystko mieszamy. Dodam szczyptę cukru jeszcze. Ok, więc nasza sałatka jest gotowa. W tej chwili sobie musimy wyjąć naszego śledzia z naszej marynaty octowej. Sobie go po prostu troszeczkę przytnę. Przekroję na pół. Okay. Czy to będzie nasza porcja? W tej chwili nasz buraczek jest już zamarynowany. Zobaczcie, jest taki bardziej giętki, mięciutki jest, że będzie, powinien być przyjemny do spożycia. Dobrze, tutaj mam cebulkę, która nam już wystygła. I się zamarynowała. Co ją tylko troszkę odsączę. I teraz sobie będziemy nakładać. Ok. Więc zaczynamy. Śmietanka startuje tutaj. I druga z tej strony. Nasze buraczki. W tej chwili
Dajemy naszego śledzika. Będziemy kłaść naszą sałatkę buraczaną. Ja sobie zrobię ją tak dwoma łyżkami. Uformuję kenelsa. Które sobie ląduje tutaj. Nasza cebulka ląduje na śledziku. Oprócz tego parę kawałeczków młodej cebulki. Ja tutaj mam taki bardzo fajny szczypiorek, który nazywa się Rock Chives albo Garlic Chives. Można go kupić w Anglii w Sainsbury. I sobie go troszeczkę utniemy. I użyjemy go sobie do dekoracji. Na wszystko damy czarny pieprz. Jeszcze odrobinka oliwy z oliwek. Do skropienia wszystkiego. Więc to jest taka moja propozycja dla ludzi, którzy wolą śledzie od czekolady. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że wypróbujecie. Mam nadzieję oczywiście, że Kasia będzie lubiła moją sałatkę z buraków. Zobaczymy, zaraz się okaże. Mogę po głowie dostać. Chciałem jeszcze bardzo serdecznie podziękować za wszystkie moje nowe subskrypcje. Jest mi bardzo miło, że ktoś chce w ogóle mnie oglądać. Cieszę się, że mam dużo fajnych komentarzy. I zapraszam Was, moi drodzy, na następne moje filmiki. Do zobaczenia i pa, pa.